że człowiek powinien zachowywać się uprzejmie, kiedy go ktoś zaprasza na posiłek, nawet wegetarianin. Uważam, że kurczowe trzymanie się własnych zasad jest cechą ciasnych umysłów. Czy nie tak? Mówił pan na konferencji prasowej, że w teatrze nie chce pan burzyć, tak jak to robi wielu reżyserów dzisiaj, że szuka pan raczej harmonii. Jak to będzie wyglądało tutaj w przypadku tego przedstawienia i na czym to będzie polegało? Wszyscy wiemy, że właściwie żyjemy w totalnym chaosie, że natłok informacji jest tak olbrzymi, że bardzo prosto jest zgubić się w dzisiejszej rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest chaotyczna, pogubiona, zagmatwana, nie możemy tak naprawdę znaleźć takiego właściwego kręgosłupa moralnego, więc szukamy sobie takich zastępczych bogów. Dla jednych jest to religia, a dla innych, nie wiem, wegetarianizm. Ja staram się w przedstawieniach tak naprawdę szukać pewnego porządku w chaosie świata, albo przynajmniej dokonywać takiej próby. Nasza bohaterka też jest poddana próbie starcia się z okolicznościami, które pokazują jej, kim naprawdę jest i czym jest dla niej właściwa moralność. Czym jest, że tej moralności nie należy szukać w fałszywych doświadczeniach, w tym, że można być dobrym nieskończenie, a tak naprawdę nie jest się dobrym wewnętrznie. Bo powstaje takie zjawisko jak pycha pokory, dzięki temu, że czynimy dla innych dobrze, jednocześnie chcemy być lepsi. To wcale nie jest dobroć, to jest fałszywa dobroć. Teraz, kiedy Gordon nie żyje, może przejmij jego rolę. Wiem, że zawsze tego chciałeś. Ja się położę na górze, chodź ze mną, może mi zrobisz zimny okład na czoło. Dopilnuj, żeby coś zjadła, jest taka mała. Boję się, że jak nie będzie jadła, to się rozpłynie w powietrzu. Mówiła pani na konferencji, że z tą bohaterką to jest tak, że ona zdejmując jedne maski musi zakładać następne. Nie da się bez masek? To znaczy, to jest tak trochę moja refleksja też na ten temat. Czy to jest tak, że jeżeli coś odkrywa się przed nami, coś nowego zupełnie, czy to nie sprawia jednak tego, że zachowujemy się oczywiście inaczej, ale to wcale nie znaczy, że to jest jakieś tu i teraz tak naprawdę prawdziwe, że to znowu jest jakaś rodzaj kreacja. Ja nie wiem, czy tak do końca jest. Być może, że to wcale nie należy nazywać maskami, może to po prostu jest życie i to po prostu jesteśmy my. A to, że w różnych sytuacjach zachowujemy się odmiennie, inaczej myślimy, że czasami te poglądy nasze się zmieniają, postrzeganie ludzi, to być może, że to jest po prostu, to jest życie. No. To wcale nie trzeba nazywać maskami, tylko rzeczywistością. Ja uważam, że wszyscy ludzie są dobrzy i mili pod warunkiem, że okoliczności im sprzyjają. Widać, dla niej okoliczności są niesprzyjające. Coś w tym rodzaju.